Ja tak podjarany Need for Speedem, Paybackiem, zapomniałem troszeczkę o Forzie Horizon 3. Dawno nie grałem w Forze Horizon 3, a przecież wiemy, że każdy samochód z Need for Speeda w zasadzie możemy przetestować w Forze Horizon 3. Ja bym chciał przetestować BMW M4. Bo ten samochód w Need for Speedzie zrobiłem sobie na drift. A tutaj próbowałem go zrobić na drift i moi drodzy, nie udało mi się to. I dlatego sobie zrobiłem go na wyścigi ogólnie. Bardzo ciężko było wprowadzić ten samochód w poślizg. A inna sprawa jest też taka, że ogólnie bardzo ciężko mi się jeździ teraz w Forzie po zagraniu w Need for Speeda. W Need for Speedzie zupełnie inaczej się driftuje, zupełnie inaczej się jeździ niż tutaj. Tutaj mamy takie zacięcie nieco symulacyjne, no nie, jeśli chodzi o jazdę. Też tak arcade'owo, ale fajna maska jest, zobaczcie od dołu. Myślałem, że będzie taka po prostu ciemna plandeka, tutaj jest wszystko fajnie szczegółowo. No i właśnie jeśli chodzi o grafikę, to w Forzie ta grafika jest dużo lepsza, jest bardziej szczegółowa, cienie są piękne, wszystko wygląda superowo i jak na moje, jest to najlepiej wyglądająca gra wyścigowa obecnie. I nie mówię tu o te torówki, które tam mają, wiecie, bardzo dużo szczegółów, ale tam mamy dużo szczegółów na samochodach, na otoczeniu gdzieś tam dookoła. Nie mamy tam otwartego świata, tak? Wymagania tamtych gier są niskie. Forza jest naprawdę takim kombajnem, jeśli chodzi o wygląd. No ale samochód BMW M4 w tej grze wygląda jak samochód rodzinny, dlatego że nie możemy tutaj go ani mocno obniżyć, ani dać jakiegoś ospoilerowania, poszerzenia czegokolwiek. Dla niektórych to może i pasować, bo niektórzy wolą seryjne samochody, ale w Paybacku możemy zrobić niesamowity wygląd tego samochodu. Poszerzyć, fantastycznie obniżyć i wygląda to auto naprawdę super, tak wyścigowo, nie? A tutaj zaraz wam pokażę, jak wygląda kamera z tyłu samochodu. No zobaczcie, wygląda to jak samochód rodzinny. Patrzysz z boku, okej. Okay. Samochód wyścigowy. Patrzysz z tyłu, samochód rodzinny. No nie wiem. No takie mam wrażenie. Ale pojedziemy sobie kilka wyścigów. Jest on w klasie S1. Co? A czemu taki słaby ten tuning? O, coś mi tu nie pasuje. Co, ja go dostęp? Nie, no to... Coś to nie tak jest. Nie zapisał mi się tuning chyba. To nie, no to sobie pobierzemy jakiś. Myślałem, że się zapisał, bo przecież go sobie tuningowałem wcześniej. No nic. Zobaczmy sobie. Upgrade'y załadujemy jakiś. Interesuje mnie klasa S1, żeby był napęd na tył. Tutaj wszyscy AWD robią. No ja pierdzielę w BMW. AWD. Dobra, coś tutaj mamy. Okej. Okay. Install. No i sobie to zainstalujemy. To jakiegoś innego gracza jest akurat tuning. Okej, okay, super. No i sobie zrobimy jakieś mistrzostwo, a zobaczymy jak nim będzie się jeździć. Myślę, że będzie fantastycznie. Auto jest ogólnie bardzo ładne. Bardzo podoba mi się przód tego samochodu. Tył... No niekoniecznie. No można by było tu jakoś coś... Chociaż ja wiem. Z boku wygląda fajnie, ale jak się tak patrzy w Forzie od tyłu... Jest nieładnie. W Need for Speedzie lepiej wygląda to. Ja nie wiem, to ustawienia kamery są inne, tak? Tej podążającej za samochodem. Zrobimy sobie jakieś mistrzostwa. Wow, tutaj mamy... Ferrari FXXK. Pamiętam, jak zbierałem na ten samochód, w końcu go kupiłem. I okazał się przeciętny. Nic specjalnego. No a tutaj mamy BMW. I teraz pytanie, czy ja dam radę sobie tym samochodem w ogóle jeździć w Forzie Horizon 3? Po dłuższym czasie spędzonym w Need for Speedzie, bądź co bądź bardzo arcade'owej grze. Wybierzmy sobie... Chyba będzie to, Modern Supercars? Nie. Czemu offroad? Czekajcie, bo to można anulować. Nie. Cofamy. Quit Championship. Quit, yes. OK. Championship. I teraz wybieramy sobie. Wybierzemy sobie... O, możemy tylko BMW markę, ale weźmiemy sobie wszystkie samochody. Ale tylko klasę S1. No wybieraj się! Może. Car.
Karta, gdzie tutaj jest? Anything. Jak to było tutaj? Mnie interesuje. Aha, tu możemy sobie wybrać traski. Tutaj mamy okrążenia. Wybierzmy sobie. O, cyk. Okej. Okay. To wywalamy. Nie chcemy żadnych tam offroadów. Nie, no czekajcie. A tu można więcej mistrzostw. O, jest! Remove race. O, właśnie, o to mi chodziło. Trzeba to przyciskiem tutaj myknąć. Sami sobie porobimy, nie? Pyk. Kolejny wyścig i dajmy sobie jeszcze szosowe ogólnie. Najfajniejsze wyścigi w Forzie. Cyk. Fajnie. Szkoda, że tutaj nie ma tych nocnych, nie? Przydałyby się nocne jeszcze. Okej, więc mamy. I teraz, jeśli chodzi o samochody, no to chyba później wybiera się klasę. Nie? No to jakoś tak było, że się wybierało samochód i przeciwnicy mieli dostosowany do naszego samochodu. Okej. I mamy. Możemy zacząć sobie wyścigi. Więc ja biorę BMW i ekstra. I sprawdźmy, jak mi pójdzie. Bardzo ładny samochód. No podoba mi się strasznie z wyglądu. Ja nigdy nie byłem fanem BMW, ale te nowe BMW-ki są fajne. Nie podobają mi się te BMW-ki, które kojarzą mi się z Civicsami raczej. Ogólnie BMW to są bardzo męskie samochody, podobnie jak Audi, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Takie myślę, że jak patrzysz na tego samochód, jak patrzysz na ten samochód, to myślisz, kurde, facet, nie? Jak patrzysz na przykład na Mazdy, mówisz, kurczę, kobieta. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Okej, okay, jedźmy. Patrzysz na, nie wiem, Mercedesa, mówisz dziadek. No nie? Tak jest chyba trochę. I jedziemy w deszczu, także świetne warunki pogodowe, zwłaszcza dla BMW. BMW lubi deszcz. I teraz, jeśli chodzi o driftowanie, wiecie, w Need for Speedzie hamuje się, znaczy tak, wchodzi się w poślizg naciskając hamulec nożny, czyli trigger lewy. A tutaj, no co, no, naciskamy hamulec ręczny, nie? Wow! No jeśli chodzi o samą jazdę, no tu po prostu jest tak soczyście, wprowadza ten samochód. Jak przesiadasz się z takiego arcade'owca do Forzy, albo jakiejś innej gry symulacyjno-podobnej, to jest niebo a ziemia, nie? Nie chodzi o to nawet, że się inaczej jeździ. Ale o to, że jest to wszystko takie super płynne, tak? O, tutaj mamy jakiś samochód, trzeba zrobić zdjęcie oczywiście. Cyk. Będzie, nie, tylko jeden. BMW w dodatku. Ho, ho, ho. Okej, okay, jedziemy. Dziwne to BMW. Pierwszy raz widzę. Cyk, cyk, cyk. A jak wam się podoba dźwięk tego BMW mojego? Tak, no, przeciętnie, nie? Nic specjalnego, po prostu. Jakoś sobie tam brzmi. Bardzo fajny jest ten tunik, który sobie pobrałem, fajnie mi się na nim jeździ. Bardzo jest BMW zwrotne, jak na Forze, bo w Forze te samochody no są takie driftujące podczas wyścigów, tak? Tu nie ma tak, że masz klasę driftową, klasę wyścigową czy coś. Jak sobie zrobisz samochód pod drifty, to będziesz driftował. Jak sobie zrobisz samochód pod wyścigi, to będziesz się ścigał nim dobrze. Oczywiście samochodem driftowym też możesz się ścigać, ale no, jest ciężko. Ogólnie muszę sobie oglądać moje stare odcinki, zobaczyć jak ja driftowałem. Bo nie pamiętam, czy to ma wyglądać tak idealnie jak właśnie w Need for Speedzie. Czyli, że każdy zakręt taktycznie bierzemy superowo i skupiamy się tylko na zdobytych punktach. Czy jaramy się każdym zrobionym zakrętem, nawet leciutko ślizgiem. Ja zawsze starałem się w Forzie jeździć czysto. Na multiku ma to ogromne znaczenie, bo dostajemy wtedy znaczny bonus i to jest bardzo fajne. Tak, czyli nie zderzamy się z przeciwnikami, chyba to nie ma znaczenia, ale zwłaszcza z bandami, nie? Czyli gdzieś tam ze ściankami się nie zderzamy. No i jak tak jeździmy czysto, nawet wolniej, nawet gdzieś tam w połowie stawki, tak? Okazuje się, że wygrywamy wtedy mistrzostwa. Nie driftując, oczywiście driftowaniem też można wygrać całe mistrzostwa. Ale nawet nie driftując, można wygrać w ten sposób i to jest super. Gram na najtrudniejszym poziomie trudności i idzie mi bardzo dobrze. Jestem na drugiej pozycji. Wow!
Ja sobie tutaj cały interfejs powyłączałem, mnie to denerwuje i chyba w Need for Speedzie tak samo zrobię. Znacznie lepszy jest odbiór gry. No i w Forzie trzeba się naprawdę bardzo, bardzo skupić na prowadzeniu samochodu. Nawet jeśli gracie na padzie, zwłaszcza chyba nawet jeśli gracie na padzie, trzeba się na tym skupić. I będzie drugie miejsce. Kurde, to całkiem nieźle, zwłaszcza po tak długim treningu w Need for Speedzie. Znaczy powiem wam tak, jeśli ktoś dobrze gra w Forze, to będzie w nią dobrze grał, tak? Jeśli się przesiądzie do Need for Speeda, to będzie sobie grał dobrze w Need for Speeda, bo tamta gra nie jest wymagająca tak jak Forza, no. W Forze trzeba się naprawdę długo uczyć, żeby tutaj dobrze jeździć. W Need for Speedzie, no to tak jakbyś odpalił sobie grę na telefon, jest taka gra arcade'owa, Asphalt się chyba nazywa, no nie? Pochylasz telefon, ten samochód gdzieś tam skręca i tak samo się jeździ, tak? A tutaj w Forzie, no, musisz dokładnie ten samochód ogarnąć, jak on wchodzi w poślizg. Czy ten samochód ci pasuje do tej jazdy, czy ten samochód pasuje do tych wyścigów, czy do tej klasy on jest dobry, czy nie jest dobry. No, w Need for Speedzie też musimy się nad tym zastanowić, nie? Czy ten samochód jest dobry do tej klasy, czy też nie. No bo nie wszystkie samochody tam rzeczywiście w danej klasie są dobre. Ale... no tutaj masz taką większą swobodę, nie? Tam jak jakiś samochód kupisz już do danej klasy, no to on musi w tej klasie być. Z drugiej strony masz to, co ja właśnie w Forzie nie lubię. Czyli, że przywiązujesz się do danego auta. Auto jest zdobyć i ulepszyć je dosyć trudno. Podczas gdy w Forzie w pojedynczym spinie jesteś w stanie wygrać auto. Więc tych aut w garażu jest tak dużo, że czasami nie wiesz, co wybrać. Najgorsze jest to, że nie możesz dodać sobie tych aut do ulubionych, żeby na przykład pojawiały się gdzieś na początku listy, tylko masz wszystko alfabetycznie, no nie? I w momencie, kiedy na przykład są mistrzostwa online i chcesz sobie wybrać jakiś fajny samochód, wybrać sobie spośród tych ulubionych, którymi ci się najfajniej jeździ, musisz szukać po całej liście i masz na to 30 sekund. Co jest denerwujące. No ale taka jest ta gra. Myślę, że to ulepszą tam w przyszłych edycjach Forza Horizon. Jest to i tak najlepsza gra arcade'owo-symulacyjna, która naprawdę dostarcza mega, mega frajdy, ale pod względem fabuły, otoczki, tuningu, driftu, moim zdaniem Need for Speed jest fajniejszy mimo wszystko. Chociaż drifty są tutaj też bardzo soczyste, bardzo fajne i jak już się nauczysz driftować, to jesteś kozak, krótko mówiąc, to tam jednak ten świat taki tuningowy, ten klimat, jest, no, bardziej do mnie trafia i jest taki ciekawszy, tak? Zwłaszcza, że no ja taki klimat po prostu lubię. Lubię sobie strzelać fotki tych samochodów mega, mega obniżonych, poszerzonych jakichś tam, nie? Jest tam taki fajny, współczesny tuning. Nie jakieś tam spoilery, zderzaki jak z Undergrounda dwójki, kiedy właśnie wtedy w 2003-2004 roku taki tuning samochodów w rzeczywistym świecie był interesujący, ciekawy. Pamiętam, że to ludzi jarało, że to było takie fajne, wow, z jakąś starą furkę sobie można przerobić. Chociaż wtedy te furki w Undergroundzie wcale nie były takie stare, no. To były furki, które leciały wtedy w reklamach, tak? Normalnie były reklamowane gdzieś tam w telewizji. No, a tutaj... o kurde, tyle czasu temu, Jezus Maria, jaki stary jestem. No, więc tak. Te gry oczywiście się między sobą różnią, nie ma się co tym specjalnie przejmować ani zastanawiać, która gra jest lepsza, która gorsza. Tak naprawdę w obie można sobie zagrać i fajnie się bawić. Tylko pytanie, co ty bardziej lubisz, nie? No, ty będziesz bardziej lubił sobie tuningować z popórki, a ktoś inny przyjdzie i mówi, a ja mam fajną kierownicę i chcę sobie pograć w Forza Horizon na tej mojej kierownicy i popróbować swoich sił w driftingu. Czemu nie? W Need for Speedzie używanie kierownicy moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu, no. Równie dobrze mógłbyś podłączyć do, nie wiem, do komputera telefon i telefonem skręcać, tak? Jak grać tak samo jak w Asfalta, powiedzmy. To jest po prostu gra arcade'owa, no tam nie ma co się... Wiem, ostatnio miałem streama, jakiś widz przyszedł i powiedział, jakie to jest arcade'owe, nie mogę na to patrzeć, no ale to nie po prostu tak jest, to nie ma być realistyczne. Forza też nie jest realistyczna, no. Ale to nie chodzi o to, żeby gry były realistyczne, tylko żeby dostarczały nam frajdy, żebyśmy mogli porobić w nich to, co nie możemy zrobić w realnym świecie. To mnie najbardziej jara, czyli nie w grach, no. Jak chcesz
super realistyczności, to po co masz obładowywać pokój jakimś tam sprzętem? Kup sobie, nie wiem, dostęp do jakiegoś samochodu na torze, no za 600 zł powiedzmy na 15 minut, czy tam więcej, zależy jaki tor ogarniesz sobie. Będziesz miał takie wrażenia, o których nie zapomnisz, będziesz mógł opowiadać. Kurde, stary. Po co obładowywać niepotrzebnym sprzętem cały pokój kierownicami, nie kierownicami? Kierownica jeszcze spoko, nie? Ale jakimiś tam krzesłami super, nie wiadomo czym tam jeszcze, skoro możesz sobie wsiąść do superfury. Niekiedy te wszystkie urządzenia podłączane do komputera, jakieś tam fotele, nie fotele, kosztują więcej niż jakiś naprawdę już taki sportowy samochód, może i nawet ze średniej półki. Kurde, to po co kupować krzesło jakieś tam, skoro można kupić taki samochód i nim sobie jeździć? Okej, powiecie, utrzymanie i tak dalej. No ale kurde, no przecież są tory, można sobie na nie pójść, wypożyczyć samochód, pojeździć. I masz takie wrażenie, żadna gra, nie, ani jakaś tam symulacja takich wrażeń ci nie odda, jak prawdziwy samochód i prawdziwy tor. No kurde, sami powiedzcie. Przynajmniej na obecną chwilę, bo może za 10, 15 czy 20 lat może się okazać, że symulacja na komputerach pójdzie w takim kierunku, że no nie będzie różnicy, czy gramy, czy jeździmy w rzeczywistości, czy gramy sobie w grę. Wtedy okej. Ale na obecną chwilę nie ma to żadnego sensu. Okej. I startujemy sobie. No i jeszcze inna sprawa, czyli muzyka w Forzie. Ja tak porównuję te dwie gry, bo przed chwilą właśnie skończyłem grać w Paybacka i powiem wam, że są takie różnice, zwłaszcza w prowadzeniu. To jakbyś grał w zupełnie inną grę. No jakbyś... Nie wiem, jak ci to porównać. No. Nie ma nawet porównania, kurczę. Zupełnie inna gra, no. No bo to jest zupełnie inna gra. Tak? Ale muzyka jest tutaj znacznie lepsza niż w Need for Speedzie, moim zdaniem. Tam są jakieś takie kawałki... Nie wiem, jakoś nigdy nie słyszałem czy coś. A tutaj naprawdę bardzo fajna muzyka. Współczesna, elektronika. Możesz sobie zresztą wybrać tam stacje radiowe. W Need for Speedzie tych piosenek jest no mniej. Jakby, nie? A tutaj z kolei w Forzie, no mówię, tych samochodów jest za dużo, ja nie wiem na co się zdecydować. Każdy z nich po kolei bym jeździł, ale to jest tak, że fani Forzy właśnie tego oczekują ponoć. Nie wiem, ja w Forzę gram dopiero od Forza Horizon 2. Mi się bardzo podobała ta część. Jedynka mi się tak nie podobała, też grałem. Dwójka była świetna. I chętnie sobie jeszcze będę do niej wracał na pewno. Ale trójka to jest miazga. Zresztą trójka wcale aż tak mocno grafiką się nie różni od dwójki, jeśli chodzi o granie na konsoli, bo jeśli chodzi o to, czy jak odpalimy sobie Horizon 3 na PC-cie, no to już różnica jest spora. Okej, tu jakoś weszliśmy. No i bardzo fajnie, ktoś fajny tunik zrobił tego BMW, ładnie się trzyma drogi. Oczywiście przy wyjściu z zakrętów trzeba bardzo uważać, to jest Forza. Mam tu wyłączone wszystkie kontrole trakcji, ABS-y i te inne badziewia. Więc jest trudno, ale mimo to po dłuższym graniu w Need for Speed'a jakoś jestem w stanie ogarnąć te samochody przy wyjściu z zakrętów, a pamiętam, że było to dosyć trudne. Chociaż może to kwestia też tego tuningu, który jest, wygląda na to, że bardzo dobry. Okej, mijamy Mercedes. Gonimy tam jakiegoś ziemala. Co on tam ma? To Huracan? Tak, tu już trzeba wcześniej hamować. A w Need for Speedzie jedziesz 200 na godzinę? Dobra, to driftem wejdę w zakręt. Tutaj nie, trzeba wszystko elegancko. Oczywiście mógłbyś tutaj zarzucić dupą na zakręcie, ale to by się skończyło ostatnim miejscem. Na 100%. Cyk. Wow, 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 i wyjście, tak, tu wyleciałem. No, ten Mercedes tu próbuje swoich sił, czy jest czterodrzwiowy? Co za Mercedes jest? Mi się tu na porządku, jak pamiętam, grałem w Forze, jak zaczynałem. To bardzo podobały mi się światła tych samochodów. Naprawdę, super to wyglądało. Dawaj, 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 Carrera GT! O, i zostawił mnie z tyłu. Ojej.
Aż się zadławiłem. Chyba Cadillac, tak. Mercedes E63. 13 rok. Bardzo ładne są te Mercedesy od 13 roku w górę. Dobra. W generalce jestem trzeci. Cyk, ale tu BMW wygląda. Jezus Maria. Ten przód jest boski. Musimy sobie zdjęcie zrobić. Standardowo. Kurde, oczywiście, że tak. Zaraz sobie zrobimy. Tylko jak się tu aparat wyciągała? Nie pamiętam. Zaraz. Tutaj to pierdy z tego, nie? Rzeczywiście są takie pierdy. Światło się odbija gdzieś tam od ten, od dymu. To jest kurde. Nie, to jest kamera, a ja chcę... O właśnie, patrzcie na te pierdy, tak? Pierdzi i rzeczywiście... A, tu jest taki chyba bug, bo zobaczcie... Nawet w środku samochodu się odbija światło, nie? Od tego pierdu, tak nie powinno być oczywiście. Bo przecież co, no tam światło z tego pierda nie dochodzi. Ale cały tył samochodu się oświetla, wiecie, to oświetlenie tutaj naprawdę działa. Jak jest noc... No to kuźwa jest noc, nic nie widać poza mocnym światłem z przednich lamp, nie? I takie, wiecie, drobne smaczki w Fordzie zawsze mi się podobały. Jak jedziemy w słoneczny dzień i jak mamy kamerę z kokpitu na przedniej szybie, nawet w Fordzie Horizon 2 tak było, na przedniej szybie odbija nam się deska rozdzielcza samochodu. No i mamy w ogóle tą kamerę z kokpitu, prawda? Samochody są wykonane mega szczegółowo. Dokładnie widzimy zegary. Tak? Patrzcie, nawet jak dodajemy gazu, to nie wiem, czy to widzicie tutaj na nagraniu, ale jak dodajemy gazu, to rzeczywiście ta strzałka się tam rusza na tym zegarze w środku samochodu. To jest widoczne, tak? Obrotomierz. Nie wiem, może dodam trochę gazu, tak? Tak? Nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że to widać tu na nagraniu. Tak, na YouTubie to ciężko może będzie zobaczyć, ale to się tam rusza, no. Także to jest fantastyczne, nawet ze środka, z zewnątrz samochodu to wszystko widać. Szczególiki najdrobniejsze, prawda? No, Need for Speed nie jest tak szczegółowy, ale mówię, ma inne zalety, które ja bardzo lubię. Okej, chodźmy sobie teraz na kolejny wyścig. Gdzie my tutaj go mamy? Oj, chyba będziemy musieli się przenieść, bo jest bardzo daleko, zdaje się. Tutaj coś mamy. Tak, przeniesiemy się. 3600 kredytów. Mam w grze ponad 8 milionów kredytów, więc dla mnie to nie problem, aby się tam przenieść. No ale mamy taką opcję, w Need for Speedzie mamy to mniej tych kredytów. W sumie chyba by było proporcjonalnie, bo tutaj te nagrody są wyższe niż w NFS-ie. Dobra. Startujemy. Biorę swoją furę i ciach. Mógłbym trochę kolor zmienić. Może tam jakiś gracz wymyślił fajne malowanie, można by było sprawdzić. Ale bardzo przyjemnie jeździ mi się tym autem. Nordplant Sprint. Dobra, startujemy. Zawsze z tym startem na padzie mam problem. Chociaż na padzie jeszcze, jeśli chodzi o dodawanie gazu, to jest spoko, gorzej właśnie ze skrętem. Zwłaszcza jeśli gramy w jakąś symulację, jak ja w Forza Motorsport, no to tam bardzo ciężko się jest ogarnąć ze sterowaniem na padzie, wiecie? Zwłaszcza jeśli chodzi o skręcanie, no nie możemy wziąć perfekcyjnie zakrętu, tak? Bo no jak skręca, to samochód takie schodki robi, jakbyśmy grali na klawiaturze nawet, coś takiego. No jest to ciężko ogarnąć, ale tak jest. Tam już motorsport, no to tam kierownica gra pierwsze skrzypce, no tam jednak trzeba mieć jakiś lepszy sprzęcik do grania. I ja bym sobie może taki nawet sprawił, bo już chyba najwyższy czas. Forza bym pograł na kierce. Kiedyś miałem kierownicę, ale taką bardzo słabą, mnie denerwowała mocno. Ja chciałbym mieć taką kompaktową, która by mi się składała gdzieś. Nie lubię, jak coś zajmuje dużo miejsca w pokoju. Okej, okay, grzejemy. Może uda się jeszcze kogoś podgonić. 6. miejsce, moi drodzy, nie jest dobrze. Trzeba... O, akurat można było złamać, dobrze. Trzeba delikatnie hamować. Delikatnie przy wyjściu z zakrętu gaz.
Zmieściłem się jakoś. O, jeszcze tak porównując właśnie, teraz mi się przypomniało, że Need for Speed jest bardzo słaby multiplayer. Strasznie złe doświadczenia mam z tego. Grałem tylko raz, co prawda, ale strasznie to wszystko jakoś lagowało, samochody skakały. Przypomniało mi się, jak grałem w Worda dosłownie. Strasznie z tą synchronizacją tam. No tutaj jest zdecydowanie lepiej. Cyk, zobaczcie, wciśniemy elegancko. Zią! Piąta pozycja, nie najlepiej, ale to jest naprawdę trudny poziom i ciężko się tutaj utrzymać bardzo wysoko. No i tak jestem z siebie zadowolony. I pięknie. Dojechaliśmy. No i okej. Championship complete. Co myślicie o tym samochodzie? Oczywiście tutaj nie ma co dużo myśleć, to po prostu BMW M4. Moglibyście ocenić ewentualnie mój tuning, gdyby tutaj była taka możliwość. Jakoś tam poszerzyć samochód, nie, dodatkowo obniżyć jakieś ospoilerowanie i na tego typu rzeczy. Czekajcie, jak się tutaj zdjęcia robiło? W dół chyba, o tak. Ja nie chcę wbić, tutaj tylko chcę zrobić zdjątka sobie. Chyba tak to było. Tak albo tak. Albo tak. Któryś wiąże w którąś stronę tym krzyżakiem. Man, what? Co? Nie mogę zrobić zdjęcia? Może nie panuje plener? Że powinniśmy i pójść gdzieś indziej na zdjęcia. Czekajcie. Tutaj jest fajne miejsce do zdjęć. O. No właśnie, zobaczę, czy mapka zimowa działa. Pamiętam, czytałem ostatnio jakąś opinię na temat Forza Horizon 3, że po ostatnim patchu... Ale będzie piękne zdjęcie. Po ostatnim patchu coś bardzo się popsuła Forza. Że coś nie z synchronizacją, tylko z tym, jak to się mówi. Z optymalizacją, że się długo wczytywało coś i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, ja na razie nie mam problemu, wszystko chodzi tak, jak chodziło wcześniej. Także ktoś tam chyba coś ten sobie wymyślił. Zdjęcie rób się. Którym to się kuźwa robi o zdjęcie? Może tym? Może tym? No to! No krzyżak w dół, no kurde, serio? Ja muszę sprawdzić sterowanie, nie pamiętam. A przecież dzisiaj robiłem zdjęcia, no masakra. O, rzeźnia. Tak powinniśmy sobie fotkę zrobić. Co? Nie, a chyba, że tutaj jest inne sterowanie. Tak. Cyk. BMW. Szkoda, tylko ten cień jest tak, psuje troszeczkę zdjęcie. No ale musi być cień, w końcu robimy pod słońce w fotonie. Tak? O, albo tak. Zrobimy sobie fotkę. Nie no, trzeba skręcić kołami jeszcze. Koniecznie, bo tu bardzo ładne felgi są w tym BMW i w BMW M2. Tutaj mi się jakiś pierdzielił Fordzina. A? Wejdźmy sobie do menu, bo nie pamiętam, jak się fotki włączało. O Jezus, najgorzej. Tak. O. Teraz efekty. Tutaj możemy sobie ustawić masę rzeczy. Weźmy sobie cyk. O. Nie. Cyk, fokus. Trochę przybliżymy, fokus, okej. Okay. Ale pięknie, zobaczcie, jak te odbicia super wyglądają. Jezus Maria, przecież to jest piękne, nie? Dobra, weźmy sobie jeszcze ekspozycję. I spróbujmy. Aha, dobra, to nie o to chodzi, nie chodzi o fokus, tylko chodzi o to. O przysłonę chodzi. Okej. Okay. I mamy fotkę fantastyczną. Cyk. Elegancko.
Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z Forza Horizon 3. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.